вам покажу Реда. Idziemy tu na spacerek jeszcze? Już do auta? Dobra. 2,1. Przebiegłem 2 km. Z uwagi na to, że nie wiedziałem, co zrobić z resztą dnia, w niedzielę, postanowiłem się przebiec 2 km w jedną stronę, 2 km w drugą stronę na panoramę. Do panoramy, do miejsca widokowego panoramy Torunia, starówki toruńskiej. Nie biegłem szybko, bo w tempie około 5 minut na kilometr, 5,20, 5,30 na kilometr i takim samym tempem sobie wrócę, czyli gdzieś około 3,5 km, 4 km, 3,5 km. Zobaczymy jeszcze, może wrócę trochę inną trasą, przebiegłem przez dworzec, a wrócę sobie już przez plac Armii Krajowej. No i piękna ta. Piękna tutaj ta panorama starówki. Gotyckiej starówki. No nic, trzeba wracać. Dzisiaj nic więcej nie nakręciłem. Jakieś tam kilka urywek. W domu, które spędziłem. No i cóż, trzeba wracać. Ale ten trening mi się przydał. O dziwo kolano mnie dzisiaj trochę mniej boli. Ale to wiem dlaczego, bo w zasadzie im więcej będę się ruszał, tym też lepiej trochę dla kolana. Oczywiście obciążenie kolana nie może być zbyt duże. No i tam jakby byłem w Myślęcinku 2 dni temu. Kolana mnie bolało przy schodzeniu, zbieganiu w dół. Jak wiemy, to jest wtedy największe obciążenie kolan. Wcale nie bieganie po płaskim czy po twardym, tylko zbieganie w dół. No i co? I biegam, staram się biegać ze śródstopia cały czas. Co jeszcze trochę pozwala amortyzować te stawy. Rezerwat przyrody Kępa Bazarowa. Dokładnie tutaj jesteśmy. No i co? Ja zwalniam z pauzy Endemondo i lecę dalej. Raczej już nic nie będę tutaj kręcił. Może gdy coś ciekawego zobaczę po drodze.
Miłego wieczoru wam życzę. Miłego dnia, jeśli oglądacie to rano.